Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o nowych zeznaniach w sprawie Amber Gold, o udziale Lecha Wałęsy na miesięcznicy smoleńskiej oraz podwyżce opłaty paliwowej. W zeszłym tygodniu miały miejsce kolejne przesłuchania w sprawie Amber Gold. Czy pozostawał Pan w kontakcie na Pomorzu z jakimiś politykami? W Gdańsku, na tym terenie, gdzie pan mieszka i pracował? Nie, nie zostawałem na Pomorzu w kontakcie z żadnymi politykami. Politycy sami szukali ze mną kontaktu, ja raczej próbowałem się zawsze od polityków odcinać. A jeżeli pan by zechciał powiedzieć, którzy politycy z panem szukali kontaktu? Znaczy się, no na pewno pan prezydent miasta Gdańska poprzez prezesa portu lotniczego w Gdańsku. Tak samo ja do końca nie pamiętam na przykład sytuacji ze sponsorowaniem filmu Wałęsa, bo mnie w tym czasie w biurze nie było, ale z relacji moich pracowników, o ile dobrze pamiętam pani Martyny Piwońskiej, to sam pan prezydent miasta Gdańska dostarczył mi propozycję i chciał ze mną rozmawiać na temat sponsorowania filmu o Wałęsie. A skoro rozsyłał to pan Emil Marat, czy zechce pan nam powiedzieć, jakie były nazwiska na tej liście? O Jezu, ja w chwili obecnej nie jestem w stanie, bo tych nazwisk było około 30. Ale no to co pan pamięta oczywiście? Na pewno było nazwisko Adamowicz. Pan prezydent, tak? Tak, pan prezydent Gdańska. Na pewno była pani Kopacz Ewa. Na pewno był polityk PiS znany, ale... Może świadek jeszcze doprecyzować, to są nazwiska osób, które lokowały pieniądze według świadka wiedzy w lokaty. Nie, to były nazwiska, imię i nazwiska osób, które miały na podstawie klucza imię, nazwisko, wyszukiwał system dane i wyszukał takie dane. Okazało się później, dziennikarzom to weryfikuje inaczej, żadna z osób, która była na tym nazwisku, nie potwierdziła dziennikarzom, że jest osobą, która lokowała środki. Ja czy to jestem... były osoby, które lokowały środki? Ja nie umiem tego powiedzieć, czy to była zbieżność nazwisk, czy nie. Według mojej wiedzy na dzień dzisiejszy mogła to być zbieżność nazwisk. Nazwisko Ewa Kopacz, czy a Paweł Adamowicz występuje wielokrotnie. I to, że system wyszukał, by trzeba było to porównać z numerem PESEL. Tego nikt nie weryfikował w prokuraturze. I to są tylko oświadczenia tych osób, do której zostały zadzwonione przez dziennikarzy z potwierdzeniem, czy oni lokowali, czy nie. Wszyscy się wyparli i powiedzieli, że nie lokowali. PiS podcina gałąź, na której siedzi. Najpierw abonament, a teraz drastyczna średnio o 116% podwyżka opłaty paliwowej. Wprowadzenie opłaty paliwowej nie spowoduje wzrostu cen detalicznych paliw. Rafinerie i właściciele stacji dobrowolnie zmniejszą sobie zysk. Logika PiS: wyniki gospodarcze super, wpływy super, brak deficytu budżetowego. Podniesiemy opłatę paliwową i ściągniemy abonament telewizyjny. Wałęsa potwierdza, że razem z Frasyniukiem będzie 10 lipca podczas kontrmanifestacji na krakowskim Przedmieściu. Wałęsa i Frasyniuk będą blokować lipcową miesięcznicę smoleńską. Tyle opozycja ma do zaproponowania wyborcom. Blokowanie miesięcznic. Od wczoraj powtarzam, że to towarzystwo trzeba inteligentnie ograć, tak jak było z Ciamajdanem. Schetyna wlazł i zlazł. Pomysłów jest kilka. Powtarzam swój pomysł z w telewizji. Skopiować donosy Bolka i prosić go 10 lipca na krakowskim Przedmieściu o autograf na nich. Dominika Wielowiejska. Władza musi ściągnąć dwa razy więcej funkcjonariuszy na 10 lipca, bo trzeba będzie sporo osób wynieść z krakowskiego Przedmieścia. Renata Grochal. A Lech Wałęsa to zawodnik wagi ciężkiej. To będą obrazki. Znowu będzie o nas głośno na świecie. Renata Grochal z Lisłika mówi wprost, o co chodzi w blokowaniu miesięcznic. Obrazki i żeby było głośno na świecie. Ale to są podli ludzie. Prokuratura. Zarzuty poświadczenia nieprawdy w fakturach i przywłaszczenia 121 tysięcy złotych dla byłego lidera KOD Mateusza K. i byłego skarbnika KOD Piotra C. Reżim pisowski dotyka obrońców demokracji. Dokładnie. Pan Mateusz również tak uważa. To jest naturalny efekt bronienia demokracji, kiedy władza jest niedemokratyczna, kiedy walczy z obywatelami, próbuje uniemożliwić im tę walkę o demokrację na różne sposoby, między innymi stawiając fałszywe zarzuty, próbując skompromitować ludzi nieprawdziwymi rzeczami. Kijowski oszukał rodzinę, Polaków,
a i tak znajdą się tacy, którzy będą chętnie bronić takiego typa. Niesamowite. Obok Mateusza K. w Mazowieckim Kot jest jeszcze wiele innych afer, w tym zaginione pieniądze, o których jako pierwszy pisałem w lutym. Ekonomista PO Andrzej Żońca w akcji. Według GUS w 2016 roku 6% dzieci żyło w skrajnej biedzie, choć według PiS zmniejszyła się ona o 94%. W 2015 wszyscy byli skrajnie biedni, PiS prawda. Potem pan Andrzej dodał jeszcze bardzo ciekawe wyliczenia. Ubóstwo skrajne dzieci przed 500+ wynosiło 11,9%, obecnie 0,7%, czyli spadło o 94%. Balcerowicz twierdzi, że Petru i Żońca należeli do jego najlepszych studentów. On chyba na Hogwarcie wykładał dla tych cudaków. Fajnie jest śmiać się z głównego ekonomisty PO, który nie opanował podstaw algebry. A teraz pomyślcie, że to przyszły minister finansów. Minuta z zeznań przed komisją, od której Hanna Gronkiewicz-Waltz może zrobić się naprawdę gorąco. Ingerowała w reprywatyzację kamienicy przy Noakowskiego 16. Przełożeni nasi mówili, że góra chce od nas 300 decyzji rocznie, że to idzie coraz dalej i wkrótce, brzydko mówiąc, to wszystko walnie, bo idea reprywatyzacji jest powoli wypaczana. Ja zresztą mam tutaj jeden z dokumentów, dokładnie mówiący o twardej, gdzie podpis pani prezydent figuruje. Czy kiedykolwiek się zdarzyło, żeby ktoś kazał panu jakieś dokumenty przynosić albo kserować dla pana przełożonych bądź kogoś wyżej w ratuszu? Tak, to była sprawa Noakowskiego 16, gdzie pani prezydent zażyczyła sobie, żeby skserować jej akta. Czyli Noakowskiego 16 się interesowała? Tak, oczywiście, poprosiła o akta i miałem z nią wiele, chyba godzinne nawet rozmowy. Słyszałem od pani prezydent bezpośrednio, nie pamiętam czy bezpośrednio na tym zespole koordynacyjnym, czy może chwilę później, bo czasami zostawałem, na przykład im jakieś tam wytyczne dawała, jakby potwierdziła dokładnie, tak, że nie powinno być szkół w Śródmieściu i że tutaj jakby nie ma potrzeby jakiejś, no takiego ratowania na siłę. Prokuratura stwierdziła ponad wszelką wątpliwość, że Lech Wałęsa to płatny TWSB, pseudonim Bolek. Wielki szacunek dla Sławomira Cęckiewicza i Krzysztofa Wyszkowskiego. Obrona terytorialna przejmie tradycję Komendy Głównej AK. Antoni Macierewicz podpisał decyzję. Przejmujemy tradycję AK? Serio? Przejąć to można transport lewych fajek, a wam zdecydowanie bliżej do ORMO niż do AK. Pan zdaje się stał w jednym szeregu z ubeckim Kodem i Obywatelami. To raczej panu bliżej do ORMO. Za ten wpis Twitterowicz Retusz otrzymał bana od Tomasza Lisa. W Polsce nie będzie tak jak we Francji po przejęciu uchodźców. Dlaczego? Wyjaśnia poseł Misiło. Nie możemy Polakom mówić, że u nas będzie jak we Francji i Wielkiej Brytanii. Nie, nie będzie. Nigdy. Dlaczego? No dlatego, że jesteśmy inną kulturą, leżymy w innym miejscu, mamy inną tradycję, inną historię. W latach 70. też były innymi kulturami. Nie jesteśmy, nie mamy jak Francuzi kolonii, nie mieliśmy kolonii jak Wielka Brytania, jak Francja, więc jakby żyjemy w zupełnie dwóch innych światach kulturowo-geograficznych i mówienie, że u nas będzie jak we Francji, w Cannes, w Nicei czy w jakimkolwiek innym mieście w kontekście uchodźców jest wprowadzaniem społeczeństwa w błąd. Czy Rzeczpospolita musi się utrzymywać z takich reklam? Panu Mateuszowi wyświetliła się reklama. Chcesz, żeby mocno stał? Twój penis będzie jak skała, będziesz tygrysem w łóżku. Z cyklu kolega pyta, niestety nie jesteśmy odpowiedzialni za pliki cookies, panie Mateuszu. Radzimy oglądać buty sportowe, krawaty, książki, wycieczki zagraniczne itp. Wtedy tego typu reklamy zobaczy pan na naszej stronie. Pozdrawiamy. To akurat ktoś mi podesłał, ale z całą pewnością skorzystam z porady. Polska policja w akcji. Chcesz sprawdzić, czy twoja metamfetamina nie zawiera szkodliwego glutenu? Przyjdź na dowolny posterunek policji, aby ją bezpłatnie zbadać. Niemcy zalegalizowały małżeństwa osób tej samej płci, bo najbardziej palące problemy rozwiązuje się w pierwszej kolejności. Niemcy mają już małżeństwa dla gejów z prawem do adopcji dzieci. Polska nie ma nawet związków partnerskich i długo nie będzie miała. Skandal. Taki ciemnogród w Polsce. Do Włoch przypłynęło kolejne 8,5 tysiąca migrantów. W tym czasie Merkel zajmuje się homozwiązkami, a Macron ratuje planetę ze Schwarzeneggerem. Serio. Rzecznik PiS Beata Mazurek o napadzie bandytów z Młodzieży Wszechpolskiej w Radomiu. A co zrobiła Młodzież Wszechpolska w Radomiu? To nie jest zezwierzęcenie obyczajów i kultury?
Pani redaktor, każda akcja wywołuje określoną reakcję. Ja jeszcze raz podkreślę, że dopóki żyjemy, to mamy emocje. I te emocje dały swój upust w Radomiu. To sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, ale też ich rozumiem. Nie ma usprawiedliwienia dla przemocy. Rozumieć to sobie można sprzeczkę przy piwie, a nie kopanie człowieka. Widzę, że w wymaganiach na stanowisku rzecznika PiS znalazło się miejsce dla zrozumienie dla lania po ryju. Profesor Wojciech Sadurski, prawnik, politolog. Oto mam największe pretensje do Kaczyńskiego, że z cynicznych powodów dał nieoświeconemu plebsowi poczucie dostępu do władzy. Polska Agencja Kosmiczna wydała 10 milionów złotych, z czego połowę na pensję. Resztę na koszty podróży, ubezpieczenia, etc. Leszek Balcerowicz, dziś przed TOK FM, osobnik w stroju narodowym, chciał mnie obrazić. Zniknął, gdy zobaczył, że chcemy go nagrać. Propaganda PiS budzi patriotów. Widzę to tak, do profesora Leszka Balcerowicza podszedł gość w czapce z piórem oraz kontuszu, przepasany pasem słuckim i krzyczy: kłamiesz waść, słuchać chatko. Komorowski wróci do polityki, jak zagrają hejnał, to jak stary koń ułański pójdę do ataku. Środa należała do Marcina P. i Mateusza K. No i jeszcze deklaracja Bronisława Komorowskiego, że może wrócić do polityki. Kumulacja kumulacji. Były doradca Bronisława Komorowskiego. Może być tak, że obecność pana Bronisława Komorowskiego w jakimkolwiek składzie popierającym kogoś może być przeciwskuteczna. Może działać nie in plus, tylko in minus. No, wie pan, niech pan się nie gniewa, odpowiem panu bardzo brutalnie. Równie brutalnie. Pan... Odpowiem panu równie brutalnie. No dobrze, znam ten, znam ten język, pan tego oczywiście... Ale to było pytanie. Ale to było pytanie. Ja powiem, że nie zdziwi mnie taka argumentacja, bo ja znam ten język nienawiści z lat 60. Ja jestem człowiek ukształtowany przez marzec 68 i już słyszałem argumentację w ustach władzy, że obecność Żydów, Polaków żydowskiego pochodzenia, kompromituje taką akcję, więc ja nie wykluczam, że obecność Komorowskiego, człowieka o szlacheckich korzeniach ze wschodu, może świadczyć, może kogoś skompromitować. Dla mnie nie. Ja wcale nie myślałem o żadnych żydowskich korzeniach. Ja myślałem... Nie, przecież nie w przypadku Komorowskiego, na litość boską. W przypadku Komorowskiego genealogia jest udokumentowana. No nie, no to... Więc właśnie. Ale ja myślałem o czymś bardzo praktycznym. Tymczasem dzisiaj w Berlinie demonstranci blokowali miejsce i nie chcieli się rozejść. Czechy z prawem do broni w konstytucji, zgodnie z lewicową wykładnią, tylko czekać, aż wszyscy się tam pozabijają. Przypomnę, Czechy 16 sztuk broni na 100 mieszkańców, Polska 1,2 sztuki. Beata Szydło, Polska potrzebuje nowych dróg, nowych traktorów, nowej infrastruktury, mówią o tym chociażby samorządowcy. A Polacy potrzebują prostych i niskich podatków, jasnych przepisów, mniej biurokracji, likwidacji podatku dochodowego, a socjaliści swoje. Czy to prawda, że przyczyniła się pani do zniesienia rimingu w Unii Europejskiej? Róża Thun: tak. A co panią obchodzi, co ludzie robią w łóżku? Bo rimming, proszę państwa, to pewien rodzaj aktywności seksualnej. Grzegorz Schetyna i jego udział w wizycie prezydenta USA w Polsce. Panie przewodniczący, jaki będzie pana, szefa Komisji Spraw Zagranicznych, udział w wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce? Na razie żaden z tego, co się zanosi. Dlaczego? Bo nie otrzymałem zaproszenia od prezydenta Dudy. Ale z ambasady amerykańskiej państwo otrzymali, bo kancelaria prezydenta mówi, że organizatorem Placu Krasińskich spotkania tam jest strona amerykańska. Nie, to jest nieprawda i kompromitujący taki głos, który trudno w ogóle zrozumieć. No przecież zaprasza prezydent Duda, kancelaria prezydenta organizuje to spotkanie. Ja rozumiem, że ambasador amerykański czy strona amerykańska może zaprosić swoich gości, ale trudno sobie wyobrazić, żeby zapraszała całą opozycję. Rozumiem, ale dostał pan zaproszenie od ambasady? Umówiłem się dzisiaj na prośbę ambasadora z Stanów Zjednoczonych z nimi. Będziemy o tym pewnie rozmawiać. Jakieś zdziwienie, że ambasador USA na spotkanie z prezydentem Trumpem nie zaprosiła partii, której członek napisał: miejsce Trumpa jest na śmietniku? Prezes Kaczyński nie ma powodów do radości. Według tajnego sondażu przewagę ma opozycja. Z tej okazji powstał hashtag tajny sondaż. Gdyby nie wybory, Schetyna byłby premierem.
Aleksander Kwaśniewski ma 40%. To akurat nie powinno nikogo dziwić. Istnieje tajny sondaż, według którego Polacy jednak chcą islamistów w kraju. Frankfurt jest pierwszym miastem, gdzie rodowici Niemcy są w mniejszości. W zeszłym tygodniu odbyły się konwencje programowe PiS i PO. W skrócie, dwie konwencje, dwa światy. Konwencja PO nie dla PiS, konwencja PiS Polska jest jedna. To mógłby być prześmiewczy mem pokazujący impotencję intelektualną i programową Platformy. Ale to nie jest mem. Zdjęcie pap. Świetna wypowiedź wiceprezydenta Opola na temat uchodźców i zamachów. To jest kolejna płaszczyzna pewnego absurdu. My nie jesteśmy w stanie zweryfikować, który jest terrorystą, a który nie. No przecież część ataków terrorystycznych w ostatnich miesiącach w Europie była przeprowadzona przez osoby, które przypłynęły w tej fali uchodźców, pontonem. Tych ludzi, w mojej ocenie, panie redaktorze, trzeba wsadzić na ponton i odesłać tam, skąd przyjechali i tam im pomagać. Dlatego, że innego wyjścia nie ma, z całym szacunkiem. Nie można wycierać sobie cały czas, za przeproszeniem, gęby religią. Nie można mówić o tym, że Kościół mówi, bo jak się chce szanować Kościół, to trzeba też, bo wtedy, kiedy się wyrzuca krzyże ze szkół albo lekcje religii, to wtedy jest wszystko w porządku, ale jak trzeba przyjąć uchodźcę, to się to zrzuca na Kościół katolicki. Mm-hmm. Albo później się mówi, że zamach terrorystyczny, no dobrze, to nie jest zamach, z dziećmi, tylko... O tym też opozycja mówi, kilkadziesiąt kobiet z dziećmi. A to wyklucza, że to są terroryści, prawda? Nie, no bo oczywiście, że nie, no przecież... Wie pan, to jest trochę tak, jak mówi się o tym, że to nie jest zamach terrorystyczny, tylko incydent. Wie pan, co ja panu powiem? Incydent to jest wtedy, kiedy Ryszard Petru dobrze zapamięta jakąś datę historyczną, albo akurat Schetyna nie zmieni zdania na temat swojego programu w ciągu jednego dnia. To, co się dzieje w Europie, to jest ewidentne zagrożenie i to są zamachy, to jest śmierć i tragedia wielu ludzi. I ja chciałbym, żeby wreszcie część polityków w Polsce i część polityków w Europie dostrzegła to, że dla nas, ludzi innej kultury, to jest zagrożenie. Ci ludzie się nie asymilują. My naprawdę nie musimy doświadczać tego na swojej skórze, co się dzisiaj dzieje tutaj, we Francji czy w Niemczech. Panie prezydencie. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Specjaliści do spraw marketingu sportowego szacują, że udział Lewandowskiego w rocznej kampanii reklamowej to wydatek rzędu 2,5 miliona złotych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił już członkom upadłych SKOK-ów ponad 5 miliardów złotych. Ceny bydła ostro w dół. I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.